Czasy mojej młodości zdominowane były przez politykę. Była wszechobecna, a moi rodzice robili wszystko, aby mnie przed nią uchronić. W domu panował zakaz poruszania tematów związanych z polityką. Podczas wizyt gości matka wypędzała mnie z pokoju słowami: uciekaj, nie słuchaj tego, biegnij do swoich zajęć, do muzyki. Trudno pojąć, jak im udało się stworzyć dla mnie takie cieplarniane warunki życia, w którym wszystko obracało się wokół mojej muzyki i mojej nauki śpiewu. Film Geralda Kejata, autoportret Elisabeth Schwarzkopf. Naukę śpiewu należy rozpoczynać jak najwcześniej. Nie można tego odkładać na później, po 20 roku życia. Wtedy jest już za późno. Wielką sztuką jest umiejętne rozegranie wyścigu z czasem, aby opanować wszystkie tajniki śpiewu. Ja, mimo iż tyle się uczyłam, nadal nie mogę powiedzieć, że umiem wszystko. A przecież nie chodziłam na tańce, do kawiarni, ani restauracji. W tamtych czasach nie miałam nawet pieniędzy, aby pójść do opery, w której pracowałam jako początkująca chórzystka. Ale stojąc w kulisach, chłonęłam akcję i nie opuściłam ani jednego spektaklu. Kiedy ze względów politycznych wyrzucono mego ojca, nauczyciela, ze szkoły, bez grosza w kieszeni rodzina przeniosła się do Berlina. Tam właśnie zdałam maturę. Kiepsko, ale zdałam. Dzięki temu mogłam stanąć do egzaminów w Wyższej Szkole Muzycznej w klasie śpiewu. I zdałam. Przyjęto mnie właśnie mnie. Zostałam wybrana spośród 52 kandydatów. Miałam wspaniałego kolegę, Karla Schmidta Waltera. Kiedyś zagadnął mnie tymi słowy: panno Schwarzkopf, pani ma wielki talent, ale nie umie pani śpiewać. Jeśli pani chce, pójdziemy do sławnej Marii Iwogyn.
I oto ta sędziwa, wielka śpiewaczka rzekła do mnie: no tak, drogie dziecko, moim zdaniem śpiewasz dokładnie tak, jak się śpiewać nie powinno. Musisz zacząć wszystko od początku, od A do Z, dźwięk po dźwięku. Liebe von Zigeunern stammt, sagt nach Rechte nicht Gesetz und Macht, liebst du mich nicht, bin ich entflamme, und wenn ich lieb, nimm dich in Acht. Liebst du mich nicht, bin ich in heißer Lieb für dich entflamme, und wenn ich liebe, wenn ich liebe, uwaga, uwaga. Ogłaszam alarm lotniczy. Od południa eskadra nieprzyjacielska zbliża się do linii obrony przeciwlotniczej. Ogłaszam alarm. To był listopad 42. Jeden z najbardziej znanych aktorów niemieckich, sławny Heinrich Georg, kręcił film i namówił mnie, abym zagrała w jego filmie rolę śpiewaczki. Zgodziłam się zaśpiewać Mondnacht Schumana. Tak się złożyło, że właśnie poprzedniej nocy miał miejsce jeden z najcięższych nalotów bombowych. Gdy przyszliśmy do studia, okazało się, że bomba po prostu zmiotła dach. Podczas kręcenia trzeba było stale zapalać i gasić światła. W studiu było albo piekielnie gorąco, albo lodowato. Cały dzień włączanie, wyłączanie, ciepło, zimno, a płuca tego nie lubią. W ten sposób nabawiłam się gruźlicy. Tak się w moim życiu zdarzało, że zło wychodziło mi na dobre. W czasie mojej choroby trwały najcięższe naloty na Berlin, najsilniejsze bombardowanie. Dla mnie był to rok bez nalotów i bomb. Można powiedzieć, że mi się udało. Wyrwałam się gruźlicy i pojechałam prosto do Wiednia, aby śpiewać w starej operze wiedeńskiej. I właśnie wtedy została zbombardowana. Skończyło się więc na tym, że poszłam do teatru nad Wiedenką, który mniejszy dla mnie okazał się o wiele lepszy niż duża scena. Było wspaniale. Świetna akustyka i w ogóle wszystko. To było prawdziwe szczęście znaleźć się w zespole o takiej sławie. Zespole, w którym zapuściłam korzenie. W pierwszym dniu bezwarunkowej kapitulacji nazistowskich Niemiec nadajemy komunikat specjalny Tribune der Zeit. Walter, tak, mój mąż, Walter Lesz. Niech sam opowie o początkach naszej historii. Historii naszego romansu. Nikt go nie znał, bo właściwie czym miał się sławić. Po prostu był Anglikiem, który chciał się bawić w producenta. Wielu śpiewaków lubiło dla niego nagrywać, a wiele ludzi miało ochotę tego słuchać. We will
Walter Legg mógł ze mną robić, co chciał. Ze mną pracowało mu się o wiele łatwiej niż z innymi śpiewakami. Miał na mnie ogromny wpływ, większy niż na innych. A ponieważ dysponowałam już nieźle opanowaną techniką wokalną, mogłam bez trudu przyjąć wszystkie jego sugestie przy nagrywaniu głosu. Dyrektor opery wiedeńskiej, dr Hilbert, wezwał mnie kiedyś wraz z mamą w środku nocy do swego biura i około 4 nad ranem oświadczył: Panno Schwarzkopf, od tej chwili jest pani Austriaczką. Ponieważ wyjeżdżamy z zespołem do Londynu i potrzebujemy pani, proszę przyjąć nowy paszport. Te paszporty nam zabrano. I czy się to pani podoba, czy nie, jedziemy do Londynu. Zaśpiewa pani partię Donny Elwiry i Marceliny z Fidelia. Tak w ciągu jednej nocy stałam się Austriaczką. Większość młodych śpiewaczek nie daje sobie rady z tymi partiami, zwłaszcza lekkie soprany, nie posiadające mocnej koloratury, która utrzymuje głos w wysokiej pozycji. Ja w tym czasie, mimo iż nie byłam rasowym sopranem koloraturowym, dysponowałam dobrą koloraturową techniką. Ile czasu potrzeba, aby wczuć się w rolę Mimi czy Elwiry, kiedy stoi się już na scenie? Na scenie nie ma na to czasu. Jest mnóstwo spraw do kontrolowania. Na przykład ruchów dyrygenta, na którego wprawdzie nie muszę patrzeć cały czas, ale czasem muszę zerknąć, aby nie wypaść z rytmu. Trzeba też pilnować emocji, co nie jest łatwe. Jak widać, nie mam czasu myśleć o roli. Robię to wcześniej. Dobrze, ale co z wyglądem? Natura obdarzyła panią hojnie głosem i urodą. Dziękuję. Czy zależy pani na oczarowaniu widowni, wyeksponowaniu swojego urodu? Jak pan myśli, czy wyglądam teraz korzystnie? Przecież dokładnie niszczę swoją twarz. Robię to celowo. Chcę wyglądać okropnie, wyrazić makijażem wielkie wzburzenie. Czy możemy popatrzeć do końca? Proszę bardzo, prawda, że wyglądam koszmarnie? O to chodzi. Tego wymaga moja rola. Taką twarzą można wyrazić ból i złość. Jeszcze trzeba podkreślić wargi. Ja miałam śpiew we krwi.
ale nigdy nie uznawałam gwiazdorstwa. Śpiewak powinien być podobny do muzyka instrumentalisty, będącego częścią składową orkiestry. Ja mam duszę kameralisty, a nie solisty. Nigdy nie egzaltowałam się swoim głosem, choć może trzeba było, ale nie czułam takiej potrzeby. Nie lubię tracić czasu na coś, co nie porywa moich oczu i uszu. I nigdy nie śpiewałam utworów, które nie budziły emocji, nie poruszały mojej wyobraźni. Jeśli czegoś nie czuję, to nie śpiewam. Thank you.
Byłam bardzo dumna, że potrafiłam tę całą koloraturową część wielkiej arii zaśpiewać na jednym oddechu. Wydaje mi się, że na 100 razy, no może na 80, nie pamiętam ile to razy śpiewałam Elwirę w Don Giovanni. Może tylko trzykrotnie nie udało mi się utrzymać jej na jednym oddechu. Swoboda na scenie operowej w ogromnym stopniu zależy od dyrygenta. I takim był Karl Böhm. Na niego nie trzeba było nawet zerkać. Zawsze wiedział, co chce zrobić i szedł ze mną idealnie. Z Karajanem było całkiem inaczej. Nie daj Boże, gdy przestawało się go śledzić, zwłaszcza w scenach zbiorowych u Mozarta. Kapryśnie zmieniał ustalone wcześniej tempa i nigdy nie można było zaufać próbom. Wymagał, aby pilnie śledzić każdy jego ruch. Jeśli ktoś spóźnił się z wejściem, powstawał prawdziwy zamęt. Trzeba było bardzo uważać. Beklagte sich über das Beklagte sich über das. To jedna z moich ulubionych fraz do rozśpiewywania. Pierwsze słowa marszałkowej z Kawalera z Różą. Jeśli uda mi się zaśpiewać ją prawidłowo, to wiem, że reszta będzie w porządku. Drugą taką rozgrzewającą frazą jest fragment arii Fior di Ligi z Così fan tutte. Ale nie ośmielę się jej teraz zanucić. Może dla siebie, ale nie dla was. No dobrze, jeszcze raz. Chwileczkę. Tutaj trzeba się uśmiechnąć. Każda kobieta siedząca na widowni odczuje ten dramat. Widzimy Zofię, młodą, świeżą, stojącą u progu życia dziewczynę, a obok niej kobietę w średnim wieku, która czuje, że czas jej przemija, że nie potrafi go zatrzymać. Thank you.
Patrząc na rozkład moich koncertów, można dostać zawrotu głowy. Po występie w Szkocji, Ameryka albo Afryka Południowa. Przyzna pan, że to męczące. Cóż, to jest właśnie życie śpiewaczki. Dwie najlepsze to ona i Callas. Kiedy spotkał pan swoją żonę po raz pierwszy? W 1946 w Wiedźmie albo wcześniej? Oczywiście w Wiedniu. Oczywiście, pamiętam. Tak, ale wcześniej widziałem cię już w chórze w Berlinie. Robiłem nagranie czarodziejskiego fletu z Beechamem, a ona śpiewała w chórze. Musiałbym być ślepy, żeby jej nie zauważyć. A potem tak się złożyło, że doniósł mi o niej kolega z jednostki śródziemnomorskiej, który prowadził nasłuch radiowy. W niemieckim radiu często pojawiało się jej nazwisko. Zaraz po wojnie postanowiłem ją odnaleźć i odnalazłem w Wiedniu. I zaprosiłem ją na kawę do lokalu. Do kawiarni Mozart, obok opery. Jasne, obok opery, a ściślej mówiąc naprzeciwko. I wie pan, co ona powiedziała? Może już o tym mówiłaś? Nie, nie mówiłam. Zaproponowałem jej kontrakt, a ona mówi, dobrze, ale najpierw mnie pan przesłucha. A ja na to słyszałem panią w salonie wspólnych znajomych. Pani mnie nie zauważyła. Ona zaś nie chce, aby kupował pan kota w worku, ani żeby mi pan zapłacił mniej niż jestem warta. Nic takiego nie powiedziałam. Powiedziałaś. Nic podobnego. Może inaczej, mniej niż pan sądzi, że jestem warta. Teraz lepiej. Żądała przesłuchania. Proszę bardzo, zgodziłem się, ale postanowiłem ją wypróbować i dałem 3-miesięczny okres na przygotowanie. Zgłosiła się w połowie terminu. Zrozumiałem, że trafiłem w dziesiątkę. Biedny Walter. Dobrze wiedział, że poślubia bardzo młodą, niedoświadczoną śpiewaczkę, przed którą stała wielka praca nad kształceniem głosu. Głosu stworzonego głównie do muzyki klasycznej, dla której najważniejsze było opanowanie techniki oddechowej. Musiał przymykać oczy na moje braki, ale z drugiej strony odkrył we mnie zdolności, których próżno by szukać u innych śpiewaków tamtych czasów. Panna Schwarzkopf potrafi wszystko. Śpiewa, tańczy, recytuje. Lubi gwizdać, nucić, ale nade wszystko lubi śpiewać. Jej piosenka opowiada o trzech wielbicielach. Pierwszego kocha, z drugiego żartuje, a za trzeciego wyjdzie za mąż. Być może. Schöne Liebe, ja behaupt ihre treuernde Zahn, seine Pfeife, sondre Summe, sondre Summe. Andere Liebe, andere Heile.
Wszystkie moje pieśni śpiewałam z pamięci, ale podczas nagrań musiałam mieć przed sobą nuty, aby zapisywać setki uwag pana Legge. Był bardzo wymagający i ciągle trzeba było coś poprawiać. Ingerował we wszystko, interpretację, w tempo, w dykcję, a nawet potrafił zmieniać tonację, na przykład o pół tonu w górę. Poprzez nagrania Walter otworzył możliwości rozwoju mojego głosu, ale najbardziej zależało mu na rozwoju mojej artystycznej osobowości. W pieśni najważniejsza była interpretacja, wyraz artystyczny, a nie brzmienie głosu. Robił też uwagi Geraldowi, na przykład odnośnie użycia pedału. Gerald akompaniował znakomicie, ale myślę, że dużo skorzystał od Waltera. Jedną pieśń nagrywaliśmy po kilka razy. Wiadomo, jak to wygląda. Człowiek jest szczęśliwy, gdy uda mu się nagrać dwuminutowy utwór przez godzinę. Strasznie dużo czasu pochłaniają szczegóły techniczne. Ustawianie mikrofonów, stoperowanie, przygotowanie taśmy, wyrównywanie poziomów itd. W tym rozgardiaszu trudno osiągnąć skupienie, aby wykonanie utworu oddało intencję twórcy i cieszyło słuchacza. Tak, miałam stworzone takie warunki, jak nikt inny w tamtych czasach. Dzięki Walterowi. Walter zawsze na początku badał warunki akustyczne sali, w której miał być koncert. W zależności od brzmienia fortepianu decydował, czy otworzyć go więcej, czy mniej, a nawet przesunąć w inne miejsce. Często najlepsze miejsce było w głębi albo na samym brzegu sceny. I należało sprawdzić, w którym miejscu będzie najlepiej dla fortepianu i dla mnie. W każdym teatrze jest takie jedno miejsce, w którym głos brzmi najlepiej. I wierzcie, że nie zawsze jest to środek sceny. Zupełnie się nie słyszałam. To było w sławnym teatrze Marii Antoniny w Wersalu podczas występu z Ciccolinem. On też mnie nie słyszał. Tak, tu dobrze, ale czy kamera da radę? Trochę za daleko od widowni. Nie ma kontaktu. Spróbuj z drugiej strony fortepianu. Dobrze, dobrze. Już idę. O, tutaj wspaniale. Bardzo dobrze tutaj. Niedobrze, nie masz kontaktu z publicznością. Wiem, to straszne, co robić? Podchodź powoli i śpiewaj. If even small voices like mine was have to fill big rooms. Nawet małe głosy, takie jak mój, potrzebują dużych sal. Przestrzeń pozwala uzyskać im całkiem inną jakość. Duża sala bardzo poprawia brzmienie samogłosek, a to powiększa wolumen głosu. Ale za to kradnie spółgłoski. Bez spółgłosek nie ma dobrej dykcji. Okropne spółgłoski. Mm-hmm.
Mimi. Il faut. Vous croyez qu'il faut? Lentement, lentement. Hein? We have to wait. Mais pas tu mords. Yes. Mon Dieu. Mais ça fait beau, je sais. Ça, c'est bien. Attention à ces choses qui volent. Si vous voulez venir se chercher, vous allez vous faire une petite. Allons, qu'est-ce que c'est? Comme ça, déjà. Pierwszy koncert w Nowym Jorku był jednym z najtrudniejszych w mojej karierze. Na ulicy urządzono demonstrację antyniemiecką, przeciwko mnie. Ale ja nie zerwałam umowy i pokonałam niechęć swoim recitalem. Potem jeździłam do Ameryki tyle razy, że trudno policzyć wszystkie występy. Może się kiedyś za to wezmę. W Ameryce zdobyłam przyjaciół dla siebie i dla niemieckich pieśni. Thank you.
Ciekaw jestem, co odczuwa śpiewak, gdy nieoczekiwanie usłyszy swoje nagranie w radiu, w sklepie z płytami, czy gdzieś indziej. Jest to bardzo dziwne uczucie, zwłaszcza wtedy, gdy pamięta się okoliczności nagrania, kiedy to nie było czasu, aby spokojnie posłuchać, jak wyszło. Więc kiedy dopadnie mnie gdzieś moje śpiewanie, słucham je z wielką uwagą. I wie pan, że pomimo wielu zastrzeżeń i braku satysfakcji, które odczuwałam po nagraniu, teraz, po latach, gdy usłyszę coś z zaskoczenia, muszę nieskromnie przyznać, że niektóre brzmią naprawdę pięknie. Oczywiście, przecież są doskonałe. Nie oczywiście, ale są. Czy słyszała je pani w jakichś niezwykłych okolicznościach? O tak, słuchałam swoich pieśni 30 tysięcy stóp nad ziemią, podczas lotu nad amerykańską prerią. Niektóre linie lotnicze umilają podróż swym pasażerom muzyką klasyczną. To dziwne uczucie, usłyszeć siebie z orkiestrą męża nad Stanami Zjednoczonymi. Często mnie pytano, co uznaję za swoje największe artystyczne dokonanie. I pewnie was zaskoczę, ale doszłam do wniosku, że to nie była żadna z ról, ani występy w La Scali, Salzburgu, czy nawet Bayreuth, nic z tych rzeczy. Największym sukcesem było przełamanie wrogości do języka niemieckiego poprzez śpiewanie pieśni. Winde, winde kommen, die herzlich zum Es küssen die zwei zu zwei über. Beugen, beugen, nicht zum Kuss die Herzen vor. Ist von einem Mädlein das Dächte, die Nächte und tadelang. Wir machen sogar leise Do najmilszych wspomnień estradowych należą wspomnienia występów pod batutą Willi Boskowskiego. Gdy chwytał za skrzypce w Wiedniu moich marzeń, to była zabawa. Słuchając teraz tych nagrań z Hollywood czy z Nowego Jorku, gdzie byliśmy razem, czy też z Londynu i licho wie skąd jeszcze,
Widzę, jak profesjonalna, a zarazem pełna uroku może być tak zwana muzyka lekka. Byliśmy bardzo zgrani i zdumiewające, jak świetnie udało nam się uchwycić ten specyficzny wiedeński styl. Teraz będzie Brahms. Żywe tempo tej pieśni wymaga zmniejszenia dystansu z pianistą. Geraldzie, tobie zostawiam zapowiedzenie tytułu tej niedelikatnej pieśni. Myślę, że to miło zapraszać na daremną serenadę. Każde wykonanie powinno robić wrażenie czegoś niezwykłego, niepowtarzalnego. To dotyczy zarówno śpiewaka, jak i akompaniatora. Cudowna jest ta jedność dwojga ludzi, zbratanych wspólnym aktem tworzenia. Lebst du dir, ach mach mir auf die Tür, mach mir auf die Tür, mach mir auf, mach mir auf, mach mir auf die Tür. Mein Tür ist verschlossen, ich lass dich nicht ein, ich lass dich nicht ein. Und dank dir ist der Flug, wärst du herein, ich guck, bist mit dir vorbei, wärst mit mir, wärst mit mir, wärst mit dir vorbei. So weiß ich der Wind, dass dir das Herz erfriert, mein Leben löschen wird. Öffne mir, mein Kind, öffne mir, öffne mir, öffne mir, mein Kind. Lächelt dein Leben, lass ihn löschen, lass ihn löschen, lass ihn dir was. Gute Nacht, mein Knab. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, mein Knab. Każdy wiersz zawiera jakieś emocje, uczucia, które należy przeanalizować. Następnie konieczne jest porównanie intencji poety z napisaną przez kompozytora muzyką. Trzeba zdawać sobie sprawę, jak kompozytor odczytał sens wiersza i jak przełożył go na język muzyki. A ponieważ mamy bardzo szerokie i różne możliwości interpretacji i odczuwania sztuki, niełatwe jest znalezienie klucza do wyrażenia ducha pieśni. Oh,
Schlange. On cię nazwał żmiją, a to nic miłego. Chwileczkę. Ty śpiewasz to tak, jakby on nazwał cię swoim kwiatuszkiem. A przecież to nie to samo, co żmija, gadzina. Chociaż w słowie ukryta jest aluzja. Jest to słowo dwuznaczne. Jest prawie komplementem. Niemieckie pieśni dla kogoś, kto nie zna języka, to prawdziwy orzech do zgryzienia. Ale wszystkiego można się nauczyć. Wy mówicie innym językiem i nie możecie uchwycić ducha języka niemieckiego. Nad tym trzeba popracować. A warto, bo najlepsze pieśni powstały do poezji romantyzmu niemieckiego. Musicie poznać ten język tak, aby umieć mówić, myśleć i odczuwać jego niuanse. To ogromna praca, ale wracajmy do naszej żmijki. Łagodnie, mięciutko. W każdej sekundzie pieśni zawarta jest jakaś myśl, zamierzenie kompozytora. Naszym zadaniem powinno być, jak już mówiłam, dokładne zrozumienie znaczenia muzyki i treści. Na analizę tych wszystkich spraw nie możemy sobie pozwolić w czasie koncertu. Wtedy jest już za późno. Musimy to zrobić dużo wcześniej, na lekcjach. Za późno. To się każdemu może zdarzyć. Zacznijcie jeszcze raz. Pracy nad interpretacją pieśni niezbędne jest także zrozumienie, dlaczego kompozytor nadał tekstowi taki właśnie kształt. Nam może się to nie podobać, nie trafiać do naszej wyobraźni. Wtedy możemy sobie pozwolić na własną interpretację. Kiedy mieszkałam w Anglii, zdarzało mi się słyszeć wiele dziwnych rzeczy. Między innymi takie powiedzenie: dziecko można widzieć, ale nie słyszeć. I chociaż dawno przestałam być dzieckiem, myślę, że mnie dotyczy reguła odwrotna. Można mnie jeszcze słuchać, ale nie należy oglądać. Dlatego nie fotografujcie mnie. Dziś już nie ma co pokazywać. Śpiewanie już też nie to samo jak dawniej. Zresztą, kto chciałby słuchać dziś mojego głosu? Und schätzt mich.